Vlogmas dzień 11. Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym filmie, w kolejnym vlogmasie dziennym. Oj, telefon do mnie dzwoni. No tak. Dziś już jestem, to była mama, którą serdecznie pozdrawiam. Oczywiście mamuja vlogi ogląda. I co teraz robię? Teraz pakuję wszystkie rzeczy dalej, pakowanie w pełni. Już co vlog sobie powtarzam, ale już jest bliżej niż dalej. Najcięższe rzeczy są przewiezione. Teraz zostały tylko takie lekkie, no i wszystko ze strychu, czyli choinka. Tak, wreszcie będzie może jakiś akcent świąteczny. Mam pomysł w sumie, co chcę zrobić tam w domu. Tylko musimy się jak najszybciej ogarnąć. Internetu jak nie było, tak nie ma. Mały update. Bardzo się wczoraj zdenerwowaliśmy. Dzwoniliśmy do Vodafonu. I powiedzieli, że OpenReach nie zabukował w ogóle wizyty u nas w domu, więc możecie się domyślać, jak bardzo się zirytowałam. Podobno ma być założony teraz czwartek. To już jest chyba raz, dwa, trzy, czwarty? Czwarty czy piąty? Piąta wizyta, tak? Piąty raz, kiedy mają nam założyć internet. Mam nadzieję, że naprawdę założę go do świąt, bo byłoby słabo. Przez to też vlogi są opóźnione, za co przepraszam, ale no niestety, no nie dam rady inaczej. Vlogi wrzucają się w ciągu 3-4 godzin, korzystam z internetu Marcina z telefonu. Trzeba sobie jakoś życie radzić. Dobra, wracam do pakowania, bo Marcin teraz jest u nas w domu, tam przewożą resztę rzeczy tych najcięższych i on tutaj wraca, bierzemy te lżejsze rzeczy i jedziemy do domku rozpakowywać, organizować, czyli robić to, co lubimy najbardziej. W przyszłym tygodniu musimy oddać w ogóle mieszkanie, więc podejrzewam, że zrobię wam jeszcze taki tour po pustym mieszkaniu, jak ono wyglądało, bo jednak spędziliśmy tutaj sporo czasu, 6 lat, 6 lat, wierzycie, 6 lat tutaj mieszkaliśmy i będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało. Wróciliśmy do domu, wszystko przewieźliśmy, co chcieliśmy i zobaczcie, z tyłu możecie zobaczyć, jak to wygląda. No nie jest za ciekawie, wszędzie jest pełno wszystkiego, ja teraz odgrzewam obiad, bo w sumie nawet zgłodniliśmy, więc trzeba się posilić, żeby nabrać troszeczkę energii. I jest godzina 11:54, więc wcale nie jest źle, jest całkiem wcześnie i najpierw zjemy obiadek, wypiję kawę i bierzemy się do pracy. Włączam pranie. Jak widzicie, jakoś pomalutku mi tu idzie. Na razie jest jeden wielki rozgardiarz, ale to dlatego, że układam na półkach. Tutaj są moje wszystkie herbatki i mam zamiar je ładnie ułożyć tutaj. Ok, zmywareczka skończyła pracę. I mam mnóstwo herbatek, między innymi te bardzo lubię, Yogi Tea. Mam dużo spuki, które też bardzo, bardzo lubię. Zielona herbata. Kolejna herbata z Puki, jak widać, koper włoski, też bardzo dobra herbata. Ja lubię w ogóle ziołowe herbaty, więc spoko. Tu jest akurat Green Hills, tropikalny twist chyba z Biedronki, jeśli się nie mylę. Kolejna ziołowa mięta tym razem i następna pokrzywa. Jak widzicie, jest tego dość sporo. Ale ja lubię pić herbatki, kawki, o, jogurt i najlepsza herbata, zwykła taka czarna, Marcin ją uwielbia, więc teraz będę je układać wszystkie tutaj. A kawa mi tutaj za bardzo nie pasuje. Widzicie, my pijemy tę do ekspresu i jest najlepsza, Blond Espresso Roast. I ją sobie położę tutaj koło kubeczków i koło filiżanek, żeby była pod ręką. Tak na razie prezentują się moje wszystkie kubeczki, jest tego dość sporo, tu są wszystkie shakery i bidony, a tutaj bardziej szklane rzeczy,
Więc tak to w tym momencie wygląda. Oczywiście to wszystko będzie się zmieniać w trakcie użytkowania. Będziemy zmieniać, jak nam będzie pasować, czym, żeby wiecie, żeby jak najlepiej było to praktycznie ułożone. A tutaj nasze spożywcze rzeczy, jest tego też dość sporo i też muszę to jakoś ładnie poukładać, żebym wiedziała, co, gdzie mam i ile czego mam. To jest też bardzo ważne, żeby zużywać te produkty, a nie tylko chomikować, żeby się po prostu nie przeterminowały. A jeśli szukacie dobrej czekolady, ta jest super i ma bardzo mało kalorii. Marcin przyszedł na ratunek. Marcin, będziesz ratował mnie, prawda? Mhm. Ratujesz mnie, żebym miała energię i siłę. Oczywiście, jak mogę. Dziękuję, dziękuję. Marcin robi kawkę. Dziękuję, Marcinku, że o mnie pomyślałeś chociaż raz w życiu. No. Jasne, jasne. Tak. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Śliczne, śliczne. O, tą sierkę trzeba sam zabrać, nie proszę. Żona mnie woła na kawę. Marcin, chodź na kawę, chodź na kawę. No dobra, no to zrób to, to przyjdę. No jak? No przecież ty miałeś zrobić. I taka to taki suchar dzisiaj? Taka to kawa od żony. Dziękuję, Marcinku, doceniam, doceniam. A tutaj to w ogóle, tam z tyłu to nie ma co pokazywać. Dobra, lecimy? Teściowa dzwoni. Teściowa dzwoni. Że tego ci brakuje, nie? Już wyzwania wszędzie. To jest team pierogi, ja pierogi uwielbiam i wielkie podziękowania dla mojej mamy, że je dla nas przygotowała, więc dzisiaj obiadek był bardzo szybki i zrobiłam po prostu pierogi z zamrażarki, ale domowej roboty, więc na pewno będą przepyszne. Ja uwielbiam, jak są delikatnie przypieczone i chrupiące z przypieczoną, delikatnie spaloną cebulą. No ja po prostu takie pierogi w takim wydaniu uwielbiam. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, mała przestroga dla was, którzy chcą wszystko zmywać w zmywarce, jak ja, bo chciałam wszystko zmyć w zmywarce. Zobaczcie, co się porobiło. Pokazywałam wam wczoraj te pojemniczki, które kupiłam. Byłam bardzo zadowolona, bardzo je chciałam. Koszt jednego to jest 3,50 i zobaczcie, co zrobiłam. Wrzuciłam je do zmywarki, nie doczytałam, moje niedopatrzenie. Jest to napisane, że nie zmywa się tego w wodzie w wyższej temperaturze niż 50 stopni. Niestety mi się troszkę odkształciły, ale to nic. I tak ich będę używać, dopóki ich nie wymienię, a później oddam je po prostu może Marcinowi na pewno się przydadzą w jego garażu. I tutaj, już wam pokazuję, tak to wygląda. Tutaj są herbaty, tu są właśnie przyprawy, wszystkie pojemniczki. Zobaczcie, nawet nie widać, że są odkształcone, więc naprawdę nie jest źle. Tak to w tym momencie się prezentuje. My teraz siadamy do kolacji. I potem podejrzewam, że będziemy ogarniać szafę, którą Marcin już praktycznie całą złożył i zamontował. I będę tam stawiać toaletkę i tego typu rzeczy. Dzisiaj jest 11, więc otwórzmy 11. Jest tutaj. Otwieram. Jaka dzisiaj jest herbata? Dzisiaj mamy lemon honey tea. A powiem wam szczerze, że się w sumie przyda, bo troszeczkę gardło mnie piecza, więc herbata cytrynowa z miodem jak najbardziej wskazana na dzisiaj. No i na te zimowe, jesienno-zimowe wieczory, super. Jestem zadowolona. Pierogi, ulala. Proszę, może sobie usiąść w tym rozgardiaszu. Ja nie wiem, ty pokazujesz taki tutaj, bałagan. Tutaj ładnie wygląda, o dotąd. Oprócz tego kartona z telewizora jeszcze. No to niech sobie poczeka, jeszcze sobie poczeka. O, takie życie! Zlew pełen? Na kartonach. Kartony. Lodówka sobie stoi, rowerek sobie stoi. O. Ale mam ciepło dosyć. Nie, bo stał tam koło czajnika. Czajnik się grał. Smacznego! Smacznego. Rozjaśniło się. Nie ma praktycznie nic tutaj na blacie, więc jest spoko. I pomyślałam, że otworzymy kalendarz adwentowy. Najwyższa pora, bo jest godzina 20:22. 20:22, przepiękny czas. I dzisiaj jest 11. 11 od razu widzę, rzuca się w oczy. Proszę bardzo, jest tutaj. I zobaczmy, co takiego
Glam Shop ukrył w 11. Dobra, kolejny kosmetyk. Jestem bardzo... Puder wykończeniowy rozświetlający. Ekstra! Zobaczcie, chyba jest pełnowymiarowe opakowanie, ale super, cieszę się. 12 miesięcy na zużycie, numer partii, puder wykończeniowy rozświetlający, Glam Powder. No, mam jeden puder z Glam Shopu, cieszę się, że jest kolejny. Super, super, pełne opakowanie. Duże przede wszystkim, to jest chyba pełny wymiar tego opakowania, więc naprawdę jestem zadowolona. Już się nie mogę doczekać, jak użyję. One są za... O, myślałam, że jest zabezpieczony. Nie było przekręcone. Ale brzydko. A to ciekawe. No dobra, mi się tutaj rozsypał. Chciałam powiedzieć, że są te pudry zabezpieczone, bo zazwyczaj mają taką folikę do zajmowania. No w tym akurat nie ma. I moja pięknie wysprzątana kuchnia właśnie się brudzi w pudrze, ale chętnie, bardzo chętnie przetestuję ten puder. Ogólnie muszę jeszcze dzisiaj pędzle umyć. Byłoby super, jakbym to zrobiła. Więc wkładam to z powrotem do 11, bo jak tylko ogarnę swój pokój i swoją toaletkę, to na pewno wyjmę te wszystkie kosmetyki, które do tej pory miałam i sobie je ładnie ułożę na toaletce, żebym po prostu je zaczęła używać. Więc to było w 11, bardzo się cieszę, jest mega miło, już nie mogę doczekać, a już niebawem na pewno przetestuję te kosmetyki. Chodź, jak familiadzie, pomachaj. O, jaki ty słodki. Zadowolony? Mhm. Co się to będzie mnie lepiej widać. Poczekaj, swoje świecące czoło zakryję. O, tak lepiej, o dzięki. Zadowolony? Mhm. Z efektu? Jeden pokój gotowy prawie. No, ale jutro wam pokażę dopiero, jak on wygląda. Jest tutaj przepiękna szafa, jest moja toaletka, są Aleksy. I wyszło całkiem nieźle, nie? Nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze. A ty? Skromnie. No. No co mam ukrywać, bardzo ładnie wyszło. Także jutro będziemy organizować szafę. Jutro wam pokażę i opowiem, jak wygląda. Pokażę wam też toaletkę i Aleksy i w ogóle wszystko, co w tym pokoju się znajduje. Nie ma, Cilku? Mhm. Jeden mebel sama złożyłam. Mebel? Dopowiadaj sobie, nie? No i co, będziemy... A gdzie jest twój kalendarz adwentowy? Na dole, gdzieś tam. Pójdę ci po niego. Poczekaj, nie, trzymaj. Nie. Pogadaj do nich, a ja pójdę ci po kalendarz. Trzymaj. Pogadaj do nich. Mogę otworzyć jeszcze 12? A nie wiem, czy 10 nie możesz otworzyć czasem. 10 już tam? Zapomniałeś o 10, ale super, trzymaj. Ale super, że zapomniałeś. Będzie coś dla mnie. Kulka. Dobra. Kulka. Ekstra. No. Super kalendarz. Wiem, co będzie w 24. Domyślasz się? Mikołaj. Mhm. No nie było żadnego reniferka. No nie. Ale reniferki też miały być. Nie. No zobacz. No nie. Są kulki, misie, reniferki. Bałwanków nie narysowali. To widzisz, nie ma. Nie ma takich dużych nawet. Tak patrzę właśnie. Same kulki albo kwadraty, prostokąty. Zobaczymy, czy w 12 będzie coś lepszego. Ale masz 9 kulek, 6 kulek tych białych, 7 misi, a tylko jeden króliczek. Ale przypał. Króliczek? Znaczy 7 niferek, bo mamy ten króliczek, bo nie króliczki powiem. Dobra, to my się żegnamy. Jest po 22.30, Boziu, jutro do pracy. Uciekamy? Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym Vlogmasie. Pa!